3 lutego wspominamy świętą Marię Klaudynę od świętego Ignacego, dziewicę. Klaudyna Tavenet przyszła na świat 30 marca 1774 roku w Lyonie. Wzrastała w wielodzietnej rodzinie katolickiej, zamożnego przemysłowca. Miała 6 rodzeństwa. Jej dzieciństwo przypadało na hańbiące historię katolickiej Francji, lata rewolucji. Miała wtedy 15 lat. W 1793 roku wojna oblegała również Lyon. W rok później dwaj bracia Klaudyny, Ludwik i Franciszek, zostali uwięzieni i straceni. Ich ostatnie słowa brzmiały: „Przebacz im, jak i my przebaczamy”, i zapadły bardzo głęboko w serca młodej dziewczyny. Nadały jej życiu nowy sens. Od tego momentu poświęciła się naprawianiu szkód wyrządzonych przez ateistyczną rewolucję, niesieniu pomocy wszystkim potrzebującym, a szczególnie opuszczonym dzieciom i młodzieży. Była przekonana, że u źródeł wielu ludzkich cierpień leży nieznajomość Boga i dlatego starała się Go przybliżyć swoim podopiecznym. Pewnego zimnego wieczoru ojciec André Coindre znalazł w kościele Saint-Nizier dwie opuszczone i zziębnięte dziewczynki. Powierzył je opiece Klaudyny, która się nimi zajęła. To wydarzenie dało początek do powstania w 1815 roku Stowarzyszenia Providence, a nieco później Association des Sacré-Cœur, którego przewodniczącą została Klaudyna. Wraz ze współtowarzyszkami założyła ona w 1818 roku Zgromadzenie Sióstr Jezusa i Maryi. Po zatwierdzeniu kanonicznym zakonu w 1823 roku w diecezji Puy została jego przełożoną generalną, przyjmując imię Marii od świętego Ignacego. Pełniła ten urząd aż do śmierci. Głównym celem instytutu była opieka nad ubogimi i opuszczonymi dziewczętami, które pozostawały w zakładzie sióstr do 20 roku życia. Tam kończyły szkołę powszechną, otrzymywały gruntowną formację duchową i moralną oraz zdobywały zawód. Z czasem Maria Klaudyna i jej siostry rozszerzyły swoją działalność i otworzyły pensjonat dla młodych dziewcząt ze wszystkich grup społecznych. Ostatecznym celem zgromadzenia stało się kształcenie oraz duchowa formacja dziewcząt, szczególnie najuboższych. Mimo wielu trudności i prób, jakie musiała przejść Klaudyna w ostatnich 12 latach życia, jej dzieło umocniło się. Tworzyła nowe domy i odważnie przeciwstawiała się wszystkiemu, co zagrażało integralności charyzmatu zgromadzenia. Uważała, że siostry powinny być dla powierzonych im dziewcząt przede wszystkim matkami. Jak sama powiedziała: „Macie być matkami dla tych dziewcząt, prawdziwymi matkami, zarówno względem duszy, jak i względem ciała. I jedyne preferencje, na które wam pozwalam, muszą się odnosić do najuboższych, najbardziej zaniedbanych lub mających największe problemy. Te właśnie kochajcie szczególnie”. Wszystko, co robiła, robiła dla Boga. To było jej drogowskazem przez całe życie. Podobnie brzmiały jej ostatnie słowa, wypowiedziane w Dzień Narodzin dla Nieba: „Jak dobry jest Bóg”. Zmarła w opinii świętości 3 lutego 1837 roku. Potrafiła zawierzyć całkowicie Bogu, zbudować i oprzeć swoje powołanie na ranach, jakie pozostawiło jej dzieciństwo. Heroiczne przebaczenie jej braci i jej heroiczne wybaczenie prześladowcom kazało jej zwrócić się z wiarą i miłością ku innym ludziom zranionym przez życie. Całym swym życiem pokazała, że cierpienie spowodowane przez przewroty i wojny wymagają jednej odpowiedzi – odpowiedzi miłości. A kto bardziej potrzebuje opieki niż sieroty, bezbronne dzieci, nie posiadające niczego poza ufnością i nadzieją? Do grona błogosławionych wprowadził Marię Klaudynę papież święty Jan Paweł II w dniu 4 października 1981 roku, a w poczet świętych zaliczył ją w dniu 21 marca 1993 roku. Módlmy się. Panie nasz Boże, święta dziewica Maria Klaudyna
wiernie Cię miłowała. Niech zapali nasze serca ogniem Bożej miłości, który przekazała swoim towarzyszkom ku chwale Twojego Kościoła. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,